Spędzi nastrój świąteczny tuż mumek kupę radości. Kolęda wielkim głosem po chałupach gości. Szpaceruję po Cieszynie, słyszę, Kajsi coś i beczy. Dziwą się, wedle Floriana, mało pastorałka leży. Na boroczku, kto cię stracił? Leżysz w śniegu, dyrbiesz z zimna. Dobrze, że chcie nechle dała, za rozinko będzie cima. Wzienach ją łogrzoć do chałupy. Łona, Bóg zapłać mi prawi. Rzeknij, jak ci się odpłacić, a pombuczek wszystko sprawi. Piękne dzięki, pastorałko. Pyty dejną, Boże dziecię, zdrowio, szczęścia i miłości na calutkim świecie. No i co by aspoń w Polsce, wszyscy ludzie, Jezu Chryste, szanowali się do kupy. Każdy miał sumienie czyste. Tą pastorałką. Tak pięknie przywitała Małgorzata Sztelar-Furmaniuk. Ja się dołączam, Jacek Pożycki. Witamy w koncercie życzeń Stella. Wiersz z tomiku Oblicze Rozmaitości pani Krystyny Kurzycy, którą serdecznie pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy z Cieszyńskiego Rynku. Tak, zima dziś o co nie miara. Jesteśmy przygotowani na cyklon. Chyba na zaspy śniegu, które nas tutaj zaraz Tak, na razie pada deszcz. Na nartach jeździsz? Teraz? Nie, teraz na saniach. Teraz na saniach. Tak. Tak, ten wiesz, że się tu włącza? Którym przyciskiem, żeby to pojechało jedź dalej? Jedź, bo zepsujesz. Aha, dobra. Jak tam postanowienia noworoczne, Gosiu? Pełno ich mam. Tak? Tylko nie wiem, co z tą realizacją. Już nie można, no już się skończyło? Zrealizowały. Tak. Tydzień się trochę wyspać. Drodzy kochani, wszystko wystarczyło. Ledwo tydzień i Jacek już jest po życzeniach, po spełnionych marzeniach i do roboty. Albo nic nie wyszło, więc już po prostu stwierdziłem, że po co w ogóle cokolwiek postanawiać. To ja już nie drążę, Jacek, jak tam z tymi twoimi marzeniami i życzeniami. A obiadłaś się trochę przez święta, czy nie chcesz o tym mówić? Ale kapkę, ale ja mogę powiedzieć. Było pysznie, było daleko w tym roku. Od Cieszyna, że kapkę musiała wyjechać, ale powiem szczerze, że zaś inna kultura i zaś inne pyszności, także jestem bardzo, bardzo zadowolona. A ja dzięki tobie też mogę trochę tej innej kultury tutaj skosztować. Bo się widzimy w końcu, bo się dawno nie widzieliśmy. Ja. Tak? I z Państwem się widzimy w nowym roku, więc przede wszystkim życzymy dużo, dużo zdrowia w tym nowym roku i żeby się zrealizowało wszystko, co Państwo zaplanują. I nawet jeżeli się nie zgadzamy, to żebyśmy potrafili współpracować. Tak jak w pastorałce było, prawda? Tak jak w pastorałce było. Szanowali się do kupy, każdy miał sumienie czyste. Tak. Przechodzimy do życzeń, bo zima fest, a rękawic nie mamy. A jeżeli jeszcze chwilę będziemy tak rozmawiać sobie tutaj, to mi zaleje... Będą dwa bałwany na rynku i będziemy atrakcją regionalną, będą nas oglądać, ja? Tak, taki i zamokną mi wszystkie życzenia, już nic nie odczytam. Dobre kochani, zaczynamy. 7 stycznia urodziny będzie obchodził Michał Hanzel z Dębowca. Dużo zdrowia, sukcesów osobistych, zawodowych i naukowych oraz spełnienia najskrytszych marzeń. Życzy cała rodzina z Cieszyna. A właśnie dzisiaj, 6 stycznia, urodziny obchodzi Krystyna Stawiarz z Ustronia. Z okazji urodzin życzymy Ci, abyś każdego dnia na nowo zachwycała się życiem, niepowtarzalnym i jedynym, miłością wszechobecną i cierpliwą, przyjaźnią niezniszczalną i cichą i uśmiechała się do siebie i do świata. Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. 8 stycznia urodziny będzie obchodzić pisarka Hanna Greń z Wisły, autorka wielu świetnych powieści kryminalnych. Z tej okazji cały portal Śląska Cieszyńskiego OX.pl życzy dużo zdrowia, wielu nowych pomysłów na inne książki, morza dobrej, czarnej i smacznej kawy oraz mnóstwa czytelników i czytelniczek. Serdecznie Panią pozdrawiamy. 7 stycznia urodziny obchodzi Piotr Żloch z Ustronia. Z okazji urodzin życzymy Ci, abyś nigdy nie przestał marzyć, bo marzenia pozwalają przetrwać te wszystkie najtrudniejsze chwile. Abyś potrafił dawać radość, niech Twoje łzy będą tylko łzami radości, a nie bólu i smutku. Aby niebo nad Tobą było jaśniejsze i aby otaczali Cię życzliwi ludzie. Niech Twoje życie toczy się tak, jak tego pragniesz. Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. 8 stycznia również obchodzić będzie urodziny Zofia ze Skoczowa. Życzymy Ci, aby wszystkie plany udało się zrealizować. Szczęścia, pomyślności, radości, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. 100 lat życzy Andrzej i Marta. To co, będziemy chyba jechać na... Tak. Trzeba mu dać siana,
albo zboża. Ja nawet nie wiem, czym się takie renifery karmi. Dobrze, no to co? To w takim razie w poniedziałek, czyli jutro, mamy święto. Trzech króli. Nie sześciu. Nie sześciu. Dobrze, to w takim razie życzymy Państwu jeszcze raz wszystkiego dobrego. Miejmy nadzieję, że będziemy się widywać w tym koncercie życzeń. Ja też mam taką nadzieję. Pamiętajcie, przysyłajcie życzenia, pozdrowienia. koncert@ox.pl. Tak, jedziemy. Ruszamy, tak, Jacek? I kieruj nas. Dobrze, no to w takim razie, wiesz co, w zeszłym roku miałem tę samą czapkę i byłem z Anią i z koniem, a to jest taki koń mechaniczny bardziej. Czy jakbyś to nazwała? Świetlny. Tak, pozdrawiamy wszystkich z naszego regionu. Do zobaczenia. I do piosenkę widzenia. Oczywiście. Tak. Ale jeszcze mail przecież. No przecież przed momentem mówiłam. Jacek jeszcze świątecznie zakręcony, wybaczcie. Dobrze. Pamiętajcie, koncert@ox.pl. Tak, bo już nie życzenia. ox@. Też może być. Też może to, być. Ja Dobrze. Też to poczytamy. Dobra. Drodzy nasi, do widzenia. Do pa. Zobaczenia.